Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza FC, w kolejnym odcinku serii Koza FC. No i dziś czas na FC, w zasadzie Ultimate FC, a w zasadzie Tocy Ultimate, ponieważ ta drużyna została właśnie dodana do sklepu. Dlatego w związku z tym ja przygotowanych mam trochę ciekawych paczek i pików. No i widzimy tutaj te karty. Fajnie, że wreszcie nam się wyświetlają. Zobaczymy, czy... A, bo tylko tak się wyświetlał. Dobra, ale to w sumie nie jest żaden problem. Najgorszą opcją, którą można trafić, jest Schlotterbeck, 93 oceny ogólnej. Patrzę i szukam, czy są karty, które ja bardzo chciałbym trafić. Jest Declan Rice, czyli takie moje małe marzenie z tej drużyny. No, oczywiście, trafienie Mbappé i innych tego typu zawodników to jest coś wielkiego, ale gdybym mógł wybrać jedną kartę, to Declan Rice lub Rafael Leão. Więc miałem wybrać jedną, wybrałem dwie. Mam nadzieję, że ty wybierzesz jedyną słuszną opcję, czyli zostawisz łapkę w górę, zasubskrybujesz ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i co? Przygotowujemy się w takim razie. Tutaj przechodzimy na sam koniec. Tych pików mamy 23 plus jeszcze paczki, więc naprawdę liczę na to, że dostaniemy kogoś ciekawego. Na razie dostajemy Thiago Silva, który z tego co wiem jest w wersji SBC, więc spoko, w sensie mnie ten zawodnik w ogóle nie interesuje i to jest taki jeden z piłkarzy, do których nie mam w ogóle sentymentu, nie będę ukrywał, więc nie odbierając mu jakości, no po prostu jest Thiago Silva i tyle. Natomiast patrzymy na to, co dzieje się tutaj dalej. Ja patrzyłem, czy jest podsumowanie, już kontentu jeszcze nie ma. Myślę, że zaraz będziemy wszystko wiedzieli, co i jak. Tymczasem trafiamy Carrasco, więc zaczynamy bardzo powoli, bardzo słabo. 84, biorąc pod uwagę, że to jest pik 82+, nie oszukujmy się, nie jest to spełnienie marzeń. Już taka pani Walsh jest na pewno zdecydowanie lepszą opcją. No ale chociaż te walkouty niech nam daje. Nie musi być tych toców. Wiem, że teraz prawdopodobnie drop jest bardzo obniżony, ale gdyby coś tam siadło, nie obraziłbym się, prawda? Grałem dzisiaj nawet parę spotkań sobie w Division Rivals. Przyznam szczerze, dzięki temu, że ja idę sobie od tych najniższych lig, no bo po prostu nie grałem bardzo długo, no to teraz jestem chyba w piątej i do tego czasu nie wiem, czy przegrałem jakikolwiek mecz, natomiast wiem, że bawię się świetnie, no bo po prostu no, jest łatwy matchmaking i po prostu no, to się dobrze bawię, bo mogę robić sobie różne rzeczy takie, na które mam ochotę, jakieś przewrotki Kajem Havercem, takie rzeczy, więc jest przyjemnie, jest zabawnie. Niezabawnie jest już w tych pikach, słuchajcie, bo kiedy skończymy tę stronę, to będziemy mieli co? 23 chyba? Przepraszam, 13 chyba otwartych. I żadnego walkoutu. Najlepszym zawodnikiem, a w zasadzie najlepszą zawodniczką, a w zasadzie najlepszymi zawodniczkami są te panie ocenione na 85, to tyle. No nie za dobrze, bo to już jest nasza ostatnia strona. Zobaczmy, co dostaniemy tutaj. Okej, Diogo Jota. Więc on wyrównuje ten, jak na razie niechlubny, najwyższy overall. Dalej dostajemy... No cieniutko, cieniutko. Gro, no ja wiem, że teraz trafienie tych toców to jest dramat. I ciężko, ale... No nie ukrywam, że fajnie jakby tutaj cokolwiek złotego, znaczy cokolwiek walkoutowego poleciało chociaż. Biorąc pod uwagę to, jak leciało w tych pikach, słuchajcie, no to ciężko mi jest uwierzyć, że do tej pory mieliśmy konwersję mniej więcej 3 dobrych kart z 15. Tu mamy 20 pików i nie trafiamy nic. I ciężko mi uwierzyć, żeby to było dziełem przypadku, no bo tak słabych pików jak te nie mieliśmy w tych wszystkich odcinkach, a przecież już troszkę tych pików się naotwieraliśmy. Dopiero tutaj Bernardo Silva, ale takich Bernardo Silwów, Rubenów, Diaszów, wiecie, Edersonów, tego mieliśmy dużo, ale może to szczęście chowało się tutaj na te piki 84+. Okej, jest Wojciech Szczęsny, więc wybieramy oczywiście Polaka Rodaka. Zobaczmy, co będzie w tym rozdaniu. Jest niebiesko, nie jest niebiesko. Jest pani Ren Paredes, no to przynajmniej ocena ogólna troszkę lepsza. Ostatni z pików i jest tu Kevin De Bruyne. On nie ma w ogóle chyba karty TOTS. On miał kartę TOTS? Kevin De Bruyne? Nawet nie wiem, muszę sprawdzić. No bo tak naprawdę, biorąc, jakby mimo tego, że jest to zawodnik świetny, no i kiedy grał niesamowicie, no to grał dosyć mało, ale ma kartę TOTS, czy nie? Bo on miał TOTS Moments. No akurat on spokojnie mógł mieć TOTS Moments bardzo, bardzo sensownie. Słuchajcie, no te piki były słabe. Były naprawdę bardzo, ale to bardzo słabe. Na szczęście mam przygotowane jeszcze tutaj paczki, więc liczę, że one będą dla nas odrobinę szczęśliwsze. Mamy oczywiście tutaj pododawane niesamowite paczki promocyjne, ale proszę, jest paczka za 10 monet, no to otworzę z radością. Niestety nie ma tu karty
monety złotej, ale trafiamy kogo? Ugartę? Nie, o Jezus, Lucas Torreira. Piłkarz, którego jak był w Arsenalu bardzo lubiłem, choć ta przygoda niezbyt udana. To co, była ta paczka, jeszcze są dostępne, były za 30 czy 50 monet, nie? Jak dają te malutkie. Ale nie mamy tutaj nic, a że mi zostało 50 fapońców, to myślę, że je wydamy w sklepie, żeby już tam mieć zero. Po prostu otwierałem te paczki wsparciowe, bo potrzebowałem trochę kart. Zobaczmy, czy tutaj poleci coś ciekawego. No oczywiście, że tak, na pewno. Dobra, kogo mamy? Ginter i reszta. Ale sami widzicie, że tych paczek wsparciowych potrzebowałem, bo zero duplikatów mieliśmy tutaj. Więc to pokazuje tylko, jak przedrenowany mam klub. Paczki dla mnie, no niesamowite. Bardzo dziękuję, że te dla mnie są do zapłacenia. Natomiast mam jeszcze podgląd. Taki Ultimate Tots podglądu to byłoby coś. Niestety jest to nieświecący niemiecki bramkarz. Więc no, umówmy się, a w zasadzie niemiecka bramkarka, więc umówmy się... Tak średnio bym powiedział. Tymczasem przejdźmy sobie w takim razie do sklepu. Oczywiście paczki brązowe nas nie interesują, ale mamy tutaj paczuchę 7x84+. No i ja mam ogromną nadzieję, że tu ciekawy jestem, czy będzie walkout tutaj chociaż. Toni Kroos test? Tak jest, Toni Kroos pojedynczy, podwójny. No ale wiemy, że druga karta to nie jest to, co oczywiście. I z Tonim jest tu... Bernardo Silva. Więc tak to się prezentuje. Bukayo Saka także. Więc no, mamy tutaj dosyć wysokie overole do wykorzystania, więc warto by było coś z nimi zrobić. I zobaczymy, czy jest w czym je wykorzystać. Bo tak, mamy Live Tots Upgrade. Okej, okay, czyli paczkę z gwarantowanym totsem mamy. Mamy objective, znaczy mamy w obiektywach podbite nagrody za Food Champions. Silver Evo plus 25 overola, to fajne w sumie. I Champs Evo 3, okej. Okay. Z tą Silver Evo jestem bardzo ciekawy, słuchajcie. Czy ona by mi jakkolwiek pomogła tutaj, więc już wam pokazuję to, co chciałbym razem z wami zobaczyć. I zaraz zrobimy sobie te paczki jeszcze z SBC, które pozostały. Natomiast mnie interesuje tutaj... Przejście sobie na ewolucję. Tu jest glow up. Czy to jest ten glow up, czy to jest to silver? Czekajcie. Overall max 70. Wydaje mi się, że to będzie to, prawda? Homegrown. Wydaje mi się, że to jest jak najbardziej sensowne, żeby myśleć, że to jest ta ewolucja. Ja bym chciał zobaczyć, czy jest ktoś z Arsenalu, kogo mógłbym tutaj zrobić. Natomiast może być problem z bardzo niski overall. To jest piłkarz, którego można by to było wrzucić. No ale... No ale po co? Jest Flores. No ale też nas nie interesuje. Szczerze powiedziawszy, czemu tu są karty tylko 7... Jakby to były karty 74. I nie mówię, żeby to miała być karta 99, tylko żeby odjąć ten plus. W ogóle zioma z Puszczy się załapał tutaj na bycie ten. Ale nie, no to muszę powiedzieć, że jestem bardzo rozczarowany. Ale to bardzo, bo... No... Totalnie jestem rozczarowany, bo gdyby to było 74 i nadal, żeby ta karta miała 95, no ale żeby to mogły być karty do 74, to muszę powiedzieć, że to by było dużo fajniejsze. No nic, nie ma co się tutaj nad tym rozwodzić w takim razie. Zobaczmy sobie to SBC, które zostało dodane. Nie chodzi nam o ulepszenie mistrzostw, tylko tu mamy tak, ulepszenie... W ogóle z daily jeszcze ten? Chyba już nie ma tych daily, nie? Dobra, patrzymy sobie dalej. Filip Lam nas nie interesuje. Christo Stoiczkow też nie. Ikony nas nie interesują. Młody piłkarz EFL. Też nas w sumie nie interesuje chyba, nie? Bo to jest wybór jednego z trzech, to jest to stare, stare. Czekajcie, gdzie tutaj jesteśmy? Gdzie jest to Tots Live? Tu mamy w ogóle daily login, okej. Jest wymiana duplikatów, chyba że ja znowu nie mogę tego znaleźć, czekajcie. Dobra, jest. Nie mogłem jakoś znaleźć tego, ten po zakładkach trzeba było tego poszukać. O proszę, wyrzuciło nas z serwerów, fantastycznie.
No dobra, mam to zrobione, znaczy mam to znalezione i jesteśmy zalogowani, więc dajmy sobie tu oczywiście Bernardo Silva, dajmy tu sobie rzecz jasna Bukayo Saka, no i dalej możemy zejść z trochę niższymi ocenami ogólnymi, więc wrzućmy sobie tutaj parę 85. Myślę, że spokojnie możemy wrzucić tutaj Toniego Kroosa, gdyż no to jest zawodnik, którego trafia się dosyć często, szczególnie teraz, kiedy tych plusów trochę tam jest, to jest na to szansa i prawdopodobnie tutaj trzeba wrzucić też Totsa, znając życie. Okej, więc wrzucamy sobie to tutaj. Piłkarze z drużyny sezonu live. Ale tam musi się dziać na rynku teraz w takim razie. Ciekawy jestem, czy ja mam takiego, którego jestem w stanie poświęcić. Mam tezę, okej. No to dobrze, bo ten... Ale czekajcie, to była drużyna sezonu live, a tam była jeszcze drużyna sezonu... A, to była drużyna sezonu plus. Dobra, 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 dobra. Dobrze, że mamy tego tezę. Powiem tak. To jest fatalne, SBC. W sensie ja je robię, ale gdybym ja miał powiedzieć, gdzie ja tutaj widzę opłacalność... W sensie tamta drużyna była niezła, ja muszę sobie odświeżyć te karty, ale... Ale i tak musimy dać kartę przynajmniej 92 oceny ogólnej, nie? Jakby, ja wiem, że ja zwykle, jeżeli chodzi o ten stosunek ceny do jakości i tak dalej, to za mało gram, żeby móc tak realnie pewne rzeczy ocenić. No ale to chyba nawet nie muszę tutaj za dużo grać, żeby widzieć, że to nie jest, kurczę, chyba najlepszy interes, jaki w życiu zrobiłem. Te 84 pewnie też nie są najlepsze, że je wrzucam, ale to już zostawmy. Ja chciałbym zobaczyć, jak wyglądała drużyna, bo tego nie pamiętam, jak wyglądało Totsy live. Czekajcie, to jest drużyna Ultimate, fantastycznie. Team of the Season, Totsy live, okej, dobra, tu jesteśmy. Czyli możemy tutaj trafić, słuchajcie. Bruno Fernandesza, Luke Modricza, Doku i chyba tu nam się kończy Foder. Znaczy, nie Foder. Oczywiście jest sam Maxim. Okej, gdybym mógł trafić jedną kartę, to gdybym tego tezę wymienił na tego Klosa, byłoby spoko. Ale poza tym cenowo większość tych kart jest bez sensu. Biorąc pod uwagę, że daliśmy, że dałem tutaj tego tezę 92, a większość z tych kart jest po prostu Foder. Dziwne. Bardzo dziwne jest to SBC, tym bardziej, że wymaga od nas jednej konkretnej karty. No ja je zrobiłem tak, jak je zrobiłem też, żeby tam wrzucić duplikaty. W sumie lepiej by było te duplikaty wrzucić do rozbudowy duplikatów i mieć foder, teraz jak o tym myślę. Ale ja nie jestem znany ze swoich racjonalnych decyzji, o tym już rozmawialiśmy. Więc tak, ocaliliśmy te karty, więc taki plus. I lepiej na tym etapie popełniać takie błędy, slash wybierać tak, jak wybrałem, niż na innym etapie gry. No ale trzeba powiedzieć, że... No specyficzne jest to SBC, no. Tym bardziej, znaczy nie wiem, czy ono może miało na celu jakieś ruszenie to tych cen, tam coś, no ale bardzo dziwne dla mnie, okej. Otwieramy to sobie i pytanie, czy ten daily login w ogóle teraz, to jest login, który da nam na koniec paczkę, gwarantowana paczka TOTS. Bra, nawet chyba nie Ultimate. Czy to jest w ogóle najgorszy chyba daily ze wszystkich, nie? Bo teoretycznie możesz trafić wszystkich, ale pula jest taka, że już widzę, jak tutaj trafia aż Juda Bellingama, nie? Dobra, mamy tę paczkę jeszcze tutaj szybko do przeklikania i otwieramy tę z Totsem. No ale tak jak powiedziałem, dopóki nie zobaczę tutaj Francji, to nie będę zadowolony, bo interesuje mnie tu tylko i wyłącznie ten piłkarz. Realnie, jeżeli chodzi o moje potrzeby. Oczywiście Doku byłby też fajny. Luka Modric byłby fajny z sentymentu, ale nie mam jak go wsadzić do składu. Zobaczmy, daj mi Francję. Daj mi Francję, będę zadowolony z Klosa. Jest Portugalia, jest środkowy napastnik. Czyli jest to... Ja nie wiem, tam jest środkowy napastnik, nie wiem, Koszta pewnie się nazywa, tak jest. Dawid Koszta. Fantastyczna rozbudowa, wymieniłem kartę 92. I jeszcze trochę foderu. Na Dawida Kosztę 89. No. Wow.